Hej, z strony Bachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał ze zlotu, tak jest, był zlot organizowany. No i teraz mam dla was taką mini relację nagrywaną na żywo właśnie z tego zlotu, więc lecimy na zlocik, zobaczmy jakimi autami ludzie przyjechali. Więc ja może się tutaj ustawię, gdzieś w tym miejscu, żeby się nie wyróżniać, ja przyjechałem ocelotem, jest to zlot aut brytyjskich, ale jak widzę, niestety wszyscy autami brytyjskimi nie przyjechali. No niestety, dobra. Lecimy po kolei. Pierwsze auto, które tu widzę, jest to Seven. Proszę bardzo, tak ono się prezentuje. Całkiem niezłe, fajny kolorek, jest to kolor matowy chyba? Nie jest to mat. Jakoś mało się błyszczy. Może jest to mat? Nie mam pojęcia, jakoś tak dziwnie to wygląda. Może dlatego, że jest noc. Dobra. Lecimy sobie dalej. W ogóle dziwny kolor tych felg, ale okej. Dobra, dalej. Jest to Pariach, tak jest, jest to Pariach. Moim zdaniem takie duże spoilery są paskudne, ale akurat do tego auta... A nie, jednak sorry, nie pasuje. Przynajmniej moim zdaniem, ale widzimy, że jest tu bardzo fajne logo ekipy, więc wybaczamy, prawda? Dalej lecimy, jest to Swinger. Pojazd, który jest bardzo ładny, może się podobać, ale niestety ma nowy model jazdy, który powoduje to, że na każdym zakręcie wypada z trasy. Nawet nie na zakręcie w sumie, bo wystarczy na jakoś leciutko górkę wjedzie, dziurę w drodze i koniec. Jesteś poza trasą. Ale bardzo szybko przyspiesza, bardzo fajne autko. Lecimy sobie dalej, tego auta nie poznaję. Jest to Jackal, chyba tak? Tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie jego jeszcze z tyłu. Tak, chyba jest to Jackal. Czarny, elegancki. Jeszcze czarny garniturek by się przydał, jak ten pan tutaj obok. I byłoby spoko. Tutaj mamy Enusa, ewidentnie. Taki w takim bardzo klasycznym kolorku. Tak jakby, nie wiem, jakiś papież tym jechał. Albo ten, Rydzyk. Możliwe, że też takim autem sobie czasami śmiga. Nie zdziwiłbym się. Dalej mamy tutaj bardzo ładne autko. Jest to Pariach? Chyba tak. Ale nie jestem pewien. Jakoś tak, czekajcie. Ten. Tak, to jest Pariach. Kurde, zawsze z Pariachami mam jakąś dziwną sprawę, że nie rozpoznaję, ale... Kurde, pasują te kolorki. Tylko moim zdaniem te felgi tak trochę komicznie wyglądają, ale ogólnie kolorki dopasowane są bardzo ładnie. Jest to chyba krwista czerwień. Ja mam to na Kurumie i tak muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawy kolorek, bo on pod jednym kątem wygląda na ciemny czerwony, pod innym na czarny, pod jeszcze innym widzimy, że jest taki bardziej jasno-czerwony. Bardzo dziwna sprawa z tym kolorkiem jest. Bardzo mi się podoba. Oj, niestety mnie wyrzuciło. O nie. Okej, wracamy po lekkich problemach technicznych. Niestety GTA nie jest idealną grą. Dobra, więc lecimy. Po kolei. Mamy tutaj samochód, który nie jest samochodem brytyjskim. Ten też nie, więc pomijamy. Dobra. Jest tutaj samochód Seven. Jezu, żebym się nie pomylił. Chyba tak. Jest to zwycięzca, możemy podkreślić, tego konkursu całego. Najlepszy tuning. I ogólnie najlepsze zdjęcie. No i prosto on jest pomysłodawcą tego zlotu i przygotował takie autko. Zobaczymy, czy też te autko wygra cały ten zlot, ponieważ będzie zaraz głosowanie. Dalej mamy Swingera. Takiego bardziej ciemnego. Jest logo ekipy, więc... Jest pięknie, jeszcze tutaj powinno być logo ekipy, ale niestety się nie da. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy Muscle Car'a, który nie jest samochodem brytyjskim, więc pomijamy. Niestety tu to samo. Co wam poradzę, że się nie dostosowali. Jest Swinger. Ten Swinger jest bez żadnego oznaczenia. Jest logo ekipy. Jeszcze bardziej mi się tamten podoba. Nieważne, dobra. Mamy Ocelota, kolor winna czerwień, ewidentnie, taki jak mój. Znaczy, ja mam czarny, ale tu jest winna czerwień. Dobra, myślałem, że już go pokazywałem, ale to, tam jest też winna czerwień. Okej, okay. Lecimy sobie dalej. Tu mamy... Jak on się nazywa? A to jest auto Jamesa Bonda. No cóż, całkiem niezłe. I jest ono już przerobione u Benego, tak mi się wydaje. Chyba tak. Jak on się nazywał, kurde, zapomniałem. Nie będę już wchodził na stronkę. Kurde, próbuję sobie przypomnieć. No nie mam pomysłu. Dalej, mamy tutaj Enusa kolejnego. Ten, kurde, czemu każdy Enus wygląda jak samochód Rydzyka? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, i dalej Veny EC Classic.
moim zdaniem to auto ma jedne prawdziwe malowanie i jest to malowanie na oczywiście Jasia Fasole, ponieważ da się zrobić z tego auta samochód Jasia Fasoli i macie to na kanale. Jakby co? Takie skromne malowanie, nawet nieźle wygląda. Dobra, więc tyle. Lecimy do głosowania. Okej, jeszcze przed głosowaniem musimy powiedzieć sobie jedną rzecz. Jednak te auta są brytyjskie. Ciekawostka, dobra. I szczerze powiedziawszy, z tych dwóch bardziej mi się podoba te. No ale zobaczymy, które wygra w głosowaniu. Na pewno będę musiał je sobie zestawić. Tak specjalnie. Dobra, więc lecimy do głosowania. Dobra, więc głosowanie trzeba zacząć. Głos będzie ludu. Więc bierzemy to autko. Lecimy po kolei, nie ma co tutaj się zastanawiać. Najważniejsze jest to, które auto wygra. I zapomniałem wyciszyć Discorda, zaraz to zrobię oczywiście. I zestawimy go sobie z tym autkiem. Dobra, pięknie. No okej, tego się chyba nikt nie spodziewał, wygrało Easy. No come on, ludzie, jak wy głosujecie? No ale okej, wygrywa Easy, więc niestety wypierdzielasz, gościu. Okej, kolejne głosowanie, dwa Enusy, zobaczmy, który wygra. O, i tu bardzo wyrównane, zobaczmy, wszyscy głosowali i ewidentnie po prawej stronie jest tych głosów więcej, czyli wygrywa oczywiście ten. Nie, no dobra, ten. Ale szczerze powiedziawszy, no to trudny wybór, oba mi się podobają. Okej, kolejne głosowanie, dla mnie te pojazdy wyglądają identycznie, ale jednak ten po prawej stronie bardziej się ludziom podoba. Wiecie co, chyba muszę zmienić strony zawsze, bo zawsze prawa wygrywa, ewidentnie ludzie nie chcą iść na lewą stronę. No, ewidentnie prawa, jeszcze dwa głosy tutaj. No, ale oni nie są chętni, więc ewidentnie prawa strona wygrywa. Kolejne głosowanie, tym razem dwa bardzo podobne samochody do siebie i wygrywa ewidentnie ten po lewej tym razem, więc miłe zaskoczenie. Więc bierzemy tego wygranego i odstawiamy do wygranych. Aha, szkalują ewidentnie samochód. Jeden, prawa strona wygrywa. Jest to pojedynek dwóch Sevenów, jakby to się nie poznał, bo tutaj go nie widać, bo wszyscy stoją na nim. Dobra, kolejne głosowanie jest Pariach versus Jackal. Tak? Nie. Już się pogubiłem, nieważne. Tutaj ewidentnie wygrywa ten po lewej. Na szczęście nie wygrywa czarny samochód. Jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolony. Więc Pariach odstawiamy do wygranych. Okej, kolejne zestawienie. I tutaj będę musiał chyba policzyć głosy, bo tu dziwna sprawa jest. Ale nie, dobra, po prawej stronie akurat już ludzie przeszli, więc przechodzi Ocelot XR21. Dobra, nie nagrałem, kurde, powiedziałem, że wygrywa ten po lewej i wszyscy się rozbiegli, ale tak czy siak, ten po lewej wygrał, więc ja tego biorę i odstawiam do przegranych. A więc okej, po lewej jest mój samochód, po prawej jest Easy i zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aha, dobra, czyli mój przegrywa. Dobra, to jest spisek, no bo nie oszukujmy się. Ten, a ten. No come on, no zobaczcie jak to wygląda, jak wygląda to. I nie mówię tego tylko po to, żeby wiecie, żeby siebie wybronić. Nie, 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 nie. Okej, ludzie sobie robią jaja. Easy wygrywa z Enusem, czajcie? Z Enusem. No ja nie wiem o co chodzi. Okej, pojedynek X-a versus taki pseudo muscle car, więc bierzemy tego, bo ten wygrywa, tu jest więcej osób. Tak wyszło ze szybkiej matematyki. Więc lecimy tutaj. Kolejne głosowanie Easy versus Seven, znaczy Pariach. One są takie podobne. Więc zobaczcie, Easy wygrywa. Ja też czuję, że będzie ten pojedynek z tego Easy versus tamte Easy. O Boże, co wy robicie na tych zlotach? Nie wiem, ale okej. Demokracja. Następnym razem nie będzie demokracji. A więc okej, kolejne głosowanie. Swinger versus Enus. I tu ewidentnie Swinger wygrywa, co jest dziwne. Ale okej, skoro tak ma być, no to tak będzie. Więc tego lecimy z nim do wygranych.
A więc okej, kolejne głosowanie, tym razem EC versus EC, której specjalnie zrobiłem ludziom zagwozdkę, żeby nie było problemu i wygrywało oczywiście EC białe. Więc akurat z tego powodu jestem dumny, no bo te EC jest akurat moim zdaniem ładniejsze, no ale cóż. Tutaj żadne EC nie powinno się znaleźć, no ale ludzie chcą, więc okej. Kolejne głosowanie i tym razem mamy Swingersa, tak jest. Swingera versus Ocelota XA21. I tu wygrywa oczywiście Ocelot i bardzo fajnie. Jak nie wygra teraz Easy, to będzie hańba dla całego narodu naszego. Ale cóż, zobaczymy. A więc okej, wielki finał. Easy versus XA21. I niestety stało się to, czego się spodziewałem, czyli Easy wygrywa. Aha, no okej. Może się to podobać, ten tunik nie jest zły. No ale, no come on, Easy, Ocelot. No okej. Okej, i na koniec oczywiście atrakcja i tą atrakcją będzie latanie na właśnie skrzydle i zobaczymy, kto się najdłużej utrzyma. Kto ma największego skilla. Będę tak powoli na starcie leciał. O, ciekawostka, nie spadli od razu. Jest okej, dobra. O nie, dobra, już jedna osoba poleciała. Ja tak powoli będę się wznosił, ale też nie zbyt szybko. Zobaczymy, kto się najdłużej utrzyma. No i kolejny poleciał. Odpadł z teleturnieju. Lecimy dalej. To ja się palę? Nie palę się. Jest okej. Nie wiem, o co wam chodzi. Lecimy wyżej. Jeszcze wyżej musisz. Kurde, Boże tego, jak on się nazywa? Jestem hardcorem, dałoby się, nie da rady, no się, muszę. Nie dałoby się rady zrobić właśnie w GTA, niestety. Ale cóż, życie. I fajnie odpadło! Niestety. Lecimy wyżej. Kumoda umiera. Spadochron się niestety nie otworzył, czasami tak bywa. Dobra, jeszcze wyżej. Pionowo nie będę leciał, chociaż dużo osób, jak będę leciał pionowo, też to wytrzyma. Kurde, jak się dużo trzymają długo. Dobra, lecimy jeszcze wyżej. Dobra. Czy ja przypadkiem nie tracę? Nie, jest okej, chyba. Już myślałem, że silnik mi padły, bo on tak lekko mi się dymi, ale nie ma problemu. Lecimy w bardzo wysoko teraz. Dobra. No i dwójka odpadła. Lecimy pionowo już w górę. Nie ma sensu dawać takich dużych fory. O Jezu, przesadziłem chyba leciutko. O Jezu, przesadziłem, bo wszyscy odpadli w tym jednym momencie. Nie, przesadziłem, kurde, szkoda. Ale bardzo długo się trzymali. Zobaczcie, praktycznie do samego końca. No chyba spadochronów też nie mają ludzie w tej grze, no niestety. No i okej, to tyle z tego zlotu, mam nadzieję, że oczywiście wam się podobał. Uczestnicy byli zadowoleni, mam nadzieję, że wy też z oglądania byliście zadowoleni. Dobra, więc tyle ode mnie, dzięki za oglądanie. Siema, narpa, cześć, elo.